Dzień dobry kochani, witam was ciepło, witam was serdecznie. Dawno mnie tutaj nie było, ale już wracam, bo byłam troszeczkę w rozjazdach i w różnych innych przestrzeniach niż ta tutaj. Ale już wracam i myślę, że teraz będę miała więcej czasu i przestrzeni, żeby przychodzić tutaj do was bardziej regularnie. A przychodzę, kochani, do was tutaj z inspiracją, taką króciutką, ale bardzo, bardzo ważną, bardzo istotną inspiracją w temacie pracy z emocjami. Być może zauważacie coś takiego u siebie. Cześć, Natalka! Być może zauważacie pewne przywiązanie do jakiejś konkretnej emocji. Po czym możemy zobaczyć takie, rozpoznać przywiązanie? No przede wszystkim po tym, że często przeżywamy daną emocję, często jej doświadczamy w różnych przestrzeniach naszego życia, często się na niej koncentrujemy. No i właśnie przede wszystkim to, że ona jest często naszym doświadczeniem. I teraz tak, każda emocja ma jakiś swój ładunek energetyczny. Jest to jakiś ładunek energii i my jesteśmy nie tyle przywiązani do tej emocji, co właśnie do tego ładunku energetycznego. I czasami jak pracujemy, wiecie, nad sobą, właśnie nad różnymi emocjami, na przykład, nie wiem, nad poczuciem straty, albo nad uczuciem złości, które często nam towarzyszy, gdzieś tam się, wiecie, przewija, gdzieś tam się przewija w naszych przestrzeniach różnych życia, czy nad uczuciem, nie wiem, smutku, czy żalu, czy pretensji, tak, czy poczucia winy, czy obwiniania. No to pracujemy nad uwolnieniem na różne sposoby, gdzieś tam pracując z podświadomością, gdzieś tam być może nawet poprzez różnego rodzaju pracę z ciałem, ale możemy nie zauważyć takiego aspektu, że w zasadzie każda jedna emocja, do której jesteśmy przywiązani i często ją doświadczamy, często przeżywamy, ona pełni w naszym życiu, w naszym systemie energetycznym pewnego rodzaju funkcję ochronną. I może być tak, że my, wiecie, dużo czasu poświęcamy na to uwalnianie, na tą pracę nad sobą, na to i na tamto, ale nadal nie widać takiego efektu, nadal zauważamy, że i tak za jakiś czas znowu doświadczamy z bardzo dużą siłą tej danej emocji, bo tak jak powiedziałam, ona nas chroni, żeby nie doświadczać czegoś innego. I teraz wam podam jakby na przykładzie, podam wam na przykładzie, no i właśnie podpowiem wam, jak tutaj zwrócić na to uwagę i z tym popracować. Pracowałam ostatnio z duszyczką, która była bardzo mocno przywiązana do straty, do uczucia straty. I faktycznie ona doświadczyła tej straty realnie, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, w zasadzie kilkadziesiąt lat temu. I teraz jakakolwiek sytuacja, gdzie ona doświadczała tej straty, na przykład, nie wiem, wiecie, straty partnera, czy straty jakiejś tam sumy pieniędzy, to uczucie straty było jakby nieadekwatne, było nieadekwatne po prostu do rzeczywistości. Czyli to uczucie, ta emocja, do której ona była przywiązana, w tym wypadku właśnie strata, niezależnie od tych sytuacji tutaj w dorosłym życiu, ona była po prostu nieadekwatna do tego, co jakby do tej całej sytuacji, której ona doświadczała. No i właśnie ona sama już doszła też już do wniosku, że ona jest po prostu do tego uczucia przywiązana, bo wystarczy mały zapalnik, jedna mała chwila, żeby to uczucie, ta emocja po prostu, wiecie, rozrosła się do pozycji demona, który tak naprawdę ją przytłacza. Czasami też może być tak ze złością, że jak jesteśmy bardzo mocno przywiązani do złości, to naprawdę niewiele nam trzeba jakichś zewnętrznych sytuacji, żeby właśnie ta złość, wiecie, urosła nam do takiego demona, nad którym my już potem nie panujemy. No i właśnie, i teraz w tej konkretnej sytuacji, o której ja wam opowiadam, i u tej konkretnej osoby,
to uczucie straty chroniło tak naprawdę ją przed wzięciem odpowiedzialności za swoje życie, bo ona podświadomie wolała utykać, czyli dosłownie utykać w takim uczuciu straty, w tym uczuciu. Strata to jest też takie uczucie bez sensu, niemocy, niemożność w ogóle zobaczenia innych rozwiązań, niemożność jakby odwrócenia się od tego i spojrzenia z kompletnie innej perspektywy. Chroniła ją właśnie przed tym, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I czasami jest tak, że my właśnie zbyt mocno poświęcamy uwagę nad pracę, nad konkretną emocją tutaj, nad uczuciem straty, i to nie zadziała, kochani, to nie zadziała, póki my nie przetransformujemy tego znaczy nie przetransformujemy funkcji, jaką pełniła ta emocja, tak? Czyli w tym wypadku chroniła mnie tak naprawdę przed odpowiedzialnością, bo ja nawet nie miałam siły do niej stanąć, bo cała moja energia, cała moja uwaga poszła w odczuwanie straty. Więc ja nie miałam nawet tam siły właśnie wziąć tą odpowiedzialność za swoje życie. A czemu mówię chroniła? No bo w tym wypadku, tutaj u tej duszyczki, było całe mnóstwo lęków przed odpowiedzialnością. Przed odpowiedzialnością, przed wzięciem życia w swoje ręce, całe mnóstwo negatywnych po prostu przekonań i tkwienie w tej emocji i w tym doświadczeniu sprawiało, że ona się nie musiała konfrontować z czymś dużo głębszym, czyli w tym konkretnym przypadku właśnie z lękiem przed odpowiedzialnością. I teraz, kochani, dajcie mi znać tylko, czy to jest zrozumiałe dla nas, znaczy dla was. Czy dobrze to tutaj wam wyjaśniłam i czy to jest dobrze zrozumiałe. I teraz, jeżeli zauważacie taki ciąg powtarzających się różnych sytuacji, gdzie doświadczacie na okrągło tej samej emocji, tak? Czy to będzie smutek, czy to będzie złość, czy właśnie ta bezsilność, czy strata, czy cokolwiek innego, to warto się zastanowić, przed czym to utknięcie w tej emocji, przed czym mnie tak naprawdę chroni. Bo wiecie, kiedy ta duszyczka, z którą pracowałam, zrobiła ogromny krok, jakby dalej, który nie potrafiła zrobić przez lata, no właśnie wtedy, kiedy popracowała tak naprawdę nad wzięciem odpowiedzialności za swoje życie, nad przekodowaniem w ogóle różnego rodzaju wyobrażeń na temat odpowiedzialności, no bo czemu się bała wziąć odpowiedzialność? No bo tych przekonań było całe mnóstwo negatywnych, tak? A jeszcze były gdzieś tam przekonania, które płynęły od mamy i jakby jej lęki, więc ona się po prostu panicznie bała wziąć tej odpowiedzialności. Jak ona to przekodowała, to się okazało, że to uczucie straty momentalnie się osłabiło, to jej przywiązanie do tego uczucia straty momentalnie się osłabiło. A dlaczego? Bo tkwienie w tym uczuciu nie było już jej potrzebne, żeby ukrywać się przed tym lękiem, przed odpowiedzialnością, żeby ukrywać się właśnie przed tym stanięciem do odpowiedzialności, bo to stanięcie po transformacji nie było tak bardzo przerażające. Nie było tak bardzo przerażające. I warto, kochani, zawsze zwrócić uwagę właśnie. Jeżeli zauważamy, tak jak powiedziałam, mamy pewne przywiązanie do jakiejś emocji, odtwarzamy cały czas jakąś emocję, choćby na przykład złość, tak? Przed czym ta emocja mnie chroni? Ona zazwyczaj jest pewnego rodzaju nakładką, a pod tym jest albo jakiś lęk, albo jakaś trauma, albo jakiś, nie wiem, jakiś ogromna rozpacz, ogromny smutek. No często się też tak dzieje w takich uwikłaniach relacyjnych, że osoby się rozstają i jedna osoba ma właśnie podtrzymuje bardzo dużo złości, tak? Złości, takiej, wiecie, nienawiści do tej drugiej osoby, na przykład tam do tego byłego partnera, złości, nienawiści, jakichś tam
tego typu emocji, bo ta złość jej pozwala nie konfrontować się na przykład z bólem odrzucenia. Bo jakby się skonfrontowała z bólem odrzucenia, to prędzej czy później skonfrontowałaby się z takim poczuciem odpowiedzialności, że być może to, że ta relacja się rozpadła, to również jest moja odpowiedzialność. No, także widzicie, kochani, nic nie piszecie, więc mam nadzieję, że to jest wszystko dla Was jasne i zrozumiałe, co tutaj mówię. Także z tymi emocjami naprawdę czasem trzeba, żeby, wiecie, przetransformować skutecznie jakąś emocję, trzeba ją bardzo dobrze rozłożyć na czynniki pierwsze, przede wszystkim poznać, jaką ona pełni funkcję u mnie tutaj, jakby w mojej strukturze, bo często są to jakieś takie, wiecie, no jest dużo wzorów, ale często są to indywidualne funkcje, jaką ona pełni funkcję, poznać tą emocję i jej funkcję, właśnie po to, żeby ją właściwie przetransformować, jaką pełni rolę, tak, właśnie po to, żeby móc z niej wyjść, bo czasami właśnie, tak jak mówię, uzdrawiamy pewne rzeczy po omacku, a zapominamy o jakimś jednym ważnym aspekcie, no i mamy takie poczucie, że wiecie, mimo tego naszego dużego zaangażowania w pracę na przykład z tą emocją, mimo naszego dużego zaangażowania po prostu się niewiele zmienia, bo się pojawia znowu jakaś sytuacja, tak, i my znowu doświadczamy tej właśnie emocji, jakby, która też jest nieadekwatna do tej sytuacji, których my po prostu doświadczamy. Więc to jest bardzo ważne i pamiętajcie, kochani, o tym, bo im my lepiej, łatwiej i jakby wyraźniej rozpoznamy emocje, to jaką funkcję pełni i jakie ma zadanie w tym jakby naszym życiu, tym łatwiej nam będzie ją właśnie przetransformować i się z nią rozprawić. No i wiadomo, że tym lepsze później będą, tym lepsze będą skutki, tak? Tym łatwiej będzie można jakby to zmienić tak naprawdę. Także tyle ode mnie, kochani, dzisiaj. Jeszcze cały czas Was chętnie zapraszam na ten nasz webinar dla kobiet, ja kobieta wysoko wrażliwa, dlatego że tam bardzo dużo będziemy pracować z emocjami. W zasadzie dla wszystkich nas ta praca z emocjami, no, w naszym życiu i w takim rozwoju jest tutaj kluczowa, a dla osób wysoko wrażliwych szczególnie kluczowa, no właśnie dlatego, że ten system, ten układ nerwowy jest jakby dużo bardziej wrażliwy na bodźce, więc tym samym osoby wysoko wrażliwe dużo silniej doświadczają tych emocji. I tym samym również dużo mocniej doświadczają skutków. I na webinarze też będziemy rozpracowywać na czynniki pierwsze różne emocje, właśnie po to, żeby, kochane, było Wam łatwiej to odnosić i do siebie, a co za tym idzie, właśnie transformować. No bo o to tutaj nam chodzi, tak? Żeby transformować te emocje i zmieniać tą jakość codziennego naszego życia i codziennego też tam gdzieś odczuwania i doświadczania. Także trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego. U mnie tutaj też ciepło, wyjątkowo dzisiaj. Myślę, że wszędzie tam, gdzie jesteście również. Wszystkiego dobrego, kochani, i widzimy się następnym razem. Pa, pa!